Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry XCOM Enemy Within. No i mam dla was takie dosyć ważne tutaj oświadczenie. No, jeszcze nie było live'ów, jeszcze nie wiem jaka jest wasza odpowiedź na ten temat, natomiast teraz sobie przypomniałem. Halo, przyjadę zapytanie o live, jak wrzucę we wtorek. Znaczy w środę, a nie w czwartek, więc jeszcze w czwartek jeden odcinek, to jest ten dzisiejszy, witam. Witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wam się podoba. A jeżeli nie, no to po tym odcinku, wiadomo, poprawimy tą sekwencję, albo jakieś jeszcze kilka odcinków live'owych zrobimy tak, żeby was tutaj przekonać, zastanowić się nad tym. No i tak, jedna ważna rzecz, musimy przyspieszyć z grą, jeżeli chodzi o XCOM. Dlaczego? Ponieważ jest już końcówka września, a 17 października... Tak, dobrze pamiętam? Nie pamiętam dokładnie. Ale jakoś... Wydaje mi się, że jakoś 17 października pojawia się... jest premiera Alexa. No i Alex. No ja wiem, że to do XCOM dla was pewnie nie ma nic wspólnego. Tak naprawdę to w ogóle nie ma nic wspólnego z tą grą, natomiast... Ja jestem fanem Piranha Bytes, zresztą Gothic 3 pojawia się na kanale. Seria dosyć trochę ucięta z Gothica, no ale niestety muszę robić jak najwięcej miejsca dla Alexa, ponieważ planuję go dosyć pocisnąć, sprawnie pograć, wczuć się w ten klimat, no jeżeli się uda skończyć, ale też będę się starał, żeby coraz dłuższe gry, żeby te długie gry coraz częściej po prostu no, starać się kończyć po prostu. Zgłoszyły jednego z naszych agentów, próbującego zdobyć nowe informacje, włamując się do przekaźnika Exalt. Uderzeniowy 1 ma chronić agenta rozszyfrowującego dane z pozostałych przekaźników. Musimy utrzymać go przy życiu, jeśli chcemy zdobyć resztę danych. Wyznaczono nowy cel. Dobra, to jest pierwsza z misji, którą... Znaczy, to jest pierwsza z podchodzenia do misji, która polega na tym, że nie musimy ani ratować ludzi, ani nie musimy niczego innego tego typu robić, tylko po prostu mamy naszego... człowieka, który został jakoś tak wyłapany, schowany, troszeczkę nawet, powiem szczerze, no, zgarnięty na drugą stronę. Tajny agent musi się włamać. Nie mam, powiem szczerze, nie mam na to jakiejś takiej metody. Nie mam jakiejś takiej, jakiegoś podejścia tego, nie pamiętam tych misji, powiem szczerze. Dawno, dawno tego typu misji nie graliśmy, więc... możemy spieprzyć. Mam nadzieję, że nasz agent nie umrze, ponieważ to jest jeden z niewielu agentów, których mamy, jeżeli chodzi o snajperów, więc fajnie byłoby, jakby jednak mimo wszystko przeżył. On jest specjalnie trenowany po to, żeby być bogiem Shaolin i po prostu fajnie byłoby, gdyby jednak, no nie umarł. Chociaż zobaczymy, bo może różnie pójść. Myślę, że może bardzo różnie pójść, ale postaramy się zawsze jakoś tak... sprawnie rozegrać, żeby jednak jakoś to poszło. Zobaczymy, czy oni będą próbowali jakoś to tam obronić, czy coś. Myślę, że ustaw się w tym miejscu. No i kryj się. Teraz tak, kumpel. Ty, Warta. A ty, snajper. Snajpera fajnie byłoby ustawić w jakimś takim miejscu dosyć ogólnym. No powiem się, że nie ma takiego miejsca aktualnie. Ale powiedzmy, że przy drzwiach staniesz, drzwi otworzymy, coś tam będziemy potrzebowali. Zawsze będziesz. Dobra. To jest złe miejsce, powiem szczerze. No ale... Okej, mam nadzieję, że jak pojawią się, to nie zaatakują nas od razu. O kurde! Sporo was. Traf go. Szanuję tego strzelca. I co on teraz robi? Oni tutaj we trójkę zajęli ten teren. I co się z tym stało w takim razie? Okej. Ten jest chyba najdalej. Jakbyś go zabiła, to byłoby idealnie. Może nie idealnie, byłoby bardzo fajnie. Jest super. No i to jest ta umiejętność, którą ja mówiłem. Mega dobre. Zabij go też. I to jest... Dlatego ja chciałem mieć dwóch snajperów. Czajcie, to jest boski żigolak. Trafił go.
What? Dobra, kolego. Powiem tak, kumpel. Trzebałem bieg. No powiedzmy, że dotąd, bo nie chcemy cię aż tak narażać. Jakbyś go zabił? Powiem szczerze, jakbyś go zabił? No wiem, to było za dużo. Ja to rozumiem, to było za dużo. To jest tak, biegasz do środka. Nie kryj tyle. Kryj to, kryj to. Dobra, zabij. No tak powiedziałem prawie. A ty, kumpel... Czyli tak, tego trafiłeś, tak? Nie, nie tego. Tego też nie? A tego trafiłeś. A jakbyś go teraz znowu trafił? Okej. Okay. Da się i tak. Da się i tak. Kumpel. Kumpel mój mały. Dobra, gdzieś tutaj pójdziesz. Mam nadzieję, że nie zabiją mi snajpera. Co on teraz robi? Wyleczone. Dobrze, że zabiliśmy tego jednego, bo by się wyleczył. Ten warto, na szczęście, a ten? On coś próbuje, ale nie trafi. Granat. To jest to, co mówiliście, że oni teraz też będą rzucać granatami. Trzy obrażenia, okej, okay, to było fair. To było fair, ponieważ każdy granat zadaje trzy obrażenia, super. To jest tak, mamy przejebane. Dobra, snajper. Snajper, zabij go. O mój Boże, ty jesteś boska. Jesteś boska. Holy moly. To jest tak, kumpel. Potrzebujemy tutaj. No jesteś tak trochę... Dobra, spróbujemy mu pomóc. Ale czym jest szansa w ogóle? Jesteśmy w złym miejscu. Totalnie w złym miejscu. Możemy to przejebać przez to. Źle go ustawiłem. Dobra, ale ryzykujemy. Nie traf. Trafiłeś, ale nie zabiłeś. Tyle dobrze. Teraz tak, kumpel. Nie wiem, czy my go uratujemy. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy to się może udać. Uważam, że się nie może udać. A nie możemy stracić ludzi, ponieważ jeżeli będziemy tracić ludzi teraz, to później się okaże, że nie będziemy mieć kim walczyć. A bez niego też nie możemy tę misję kończyć, więc wydaje mi się, że jeżeli... Nie, no wolałbym nie wklejać ten... Znaczy nie wklejać, nie wczytywać gry jeszcze raz. Wolałbym nie. Bo to jest nie fair, to takie... No nie lubię tak robić, no ale jeżeli... Jeżeli znowu ma być tak jak w poprzedniej serii, że umrze nam kilku ludzi i nie będziemy mogli tego wygrać, to... Nie traf, już bez przesady. Super. Super, stary. Teraz tak, Mr. Sniper. Wstępnie musimy na pewno... Nie wiem, czy na pewno w sumie. A powiedzmy tak. Otwierasz te drzwi. Co to ci mówi w ogóle? Powiem szczerze, to nie jest niczego sobie pozycja. No, podbiegniemy trochę, tak żeby troszeczkę go tak zbejtować. No okej, on nie ma warty, tyle wiemy. To jest super wiadomość, tylko chodź tu, ziomek. Tak, dokąd możesz podbiec? Gdzie stoi przeciwnik? Tutaj, tak? Tu, tu. Pozycja do tego miejsca, czy istnieje taka, która byłaby wygodna dla niego do strzału? Wstępnie nie. Wstępnie mamy to w garści. Dobra, zabij go jednak. Fajnie postrzelany, poraniony, super. Okej, ty tutaj musisz pod wartę wejść. Teraz tak, snajper. Na lepsze pozycje musisz wbiec, na pewno. Też fajnie jakby przeładował w sumie. Teraz tak, jesteśmy w takiej pozycji, że to jest po prostu aż przerażające. A ja bym teraz... A nie mogę już strzelić. A weź go zabij ten po prostu. Nie udało mi się. Nie pykło. Teraz tak, my jesteśmy tutaj i teraz... Czy granat dymny doleci? Tu. Nie. Warto. Modlimy się, że go nie zabiją.
Bart, szanuję to. A ty? Fajnie. Lubię to. Lubię to, jak nie wiem. Teraz tak, kumpel. Spróbuj. Nie niszcz tego. Poprawiałeś? Poprawiałeś? Chyba prawdę poprawił. No ja poprawił, no. Dobra, kumpel. Strzelanie w biegu. Powiem ci, że jak go tak spotkasz za plecami, to nie... Chyba nie ma opcji, żebym przeżył, co? Teraz tak, ty musisz go uleczyć. Jesteśmy w takich pozycjach, że to jest naprawdę przejebane. To jest słabe. To są słabe pozycje, naprawdę słabe pozycje. Na razie nie wiem jeszcze, jak to ustawić. Nie wiem, skąd mogą przyjść. Teraz tak. Dzielimy się. Najpierw kryjemy ten punkt. Na rogu jedna osoba. Super. Ty jesteś naszym kryciem. Powiem szczerze, że tak w sumie to nie wiem, co z tym zrobić, ale... Tak w sumie, tak średnio. Dobra. Zostań w to miejsce, powiedzmy. Ty to otwórz. No i przeładuj. Musimy widzieć, co się dzieje w środku. W gotowości. Ty musisz przeładować. Ty, Warta. Ty, przeładowanie. Super. Świeże pestki, super. Ciebie potrzebuję już tutaj wsparcie. Okej, super. Ty, kumpel. No, powiedzmy, że tutaj. Teraz tak. Ty go musisz uleczyć. Musisz go uleczyć. Mamy go, mamy. Więc a propos tego Alexa, co mówiłem wcześniej. Musimy przygotować do niego miejsce, więc fajnie byłoby to ex-coma skończyć. Więc musimy się troszeczkę, no, że tak powiem, wziąć za to. I na spokojnie spróbować. Okej, okay, ty to miejsce, dobra, żeby tak ze środka móc ochronić. Ty tutaj. Ty wsparcie, tutaj wsparcie. Ty tutaj, spoko. Czwóreczka, ty jeszcze raz go ulecz. Weź się w garść, już jest pełen. Okej. Okej, łowca. Łowca, lecisz do punkta. Łowca z bombowca. Lecisz do punkta. Co to jest? Przekaźnik. Do przekaźnika lecisz. Ogarnięty. No i raczej tutaj potrzebujemy jeszcze jednego gościa od wsparcia. Wydaje mi się, że to tak asekuracyjnie by się przydał. Nie wiem, jak to wygląda w tej misji. Nasz agent znajduje się w pobliżu przekaźnika, który musimy uruchomić, żeby pobrać brakujące dane. No dobra, no i jak mam to, jak mam pobrać? Co mam zrobić? A widzisz, pojawił się jakiś gnojek. On ma anulowanie do braku celności, więc raczej powinien zabić. To nieprawda, natomiast jeżeli teraz się postara, to raczej zabije. Nie, ciebie nie. Snajper. 99. A co to jest za... To że jest zmodyfikowane? O to w tym chodzi? Taki on tak to widzi? Czy co? Kto jest... Kto jest bosk? Przeładuj. To jest tak, ty kumpel. Czy ty możesz to zabrać, czy coś? Nie wiem, co mam z tym zrobić. Musi się włamać, ale jak się włamać? Co mam zrobić? Czy on już się włamał, czy co? Co mam kliknąć? Tu mam podejść? I co on ma robić? Co ja muszę zrobić w tym momencie? Ja pierdzielę, dobra, kryj to. Mogę siać.
Może drugi punkt masz najpierw zrobić. O! Jest coś, widzicie. Tylko w takim... Aha, na niego trzeba kliknąć. Doskonale. Udało nam się rozszyfrować część danych. Zdaje się, że włamanie na jakiś czas zakłóciło działanie łączności Exalt. Teraz musimy znaleźć pozostałe przekaźniki. A, ta druga strona wydaje mi się, że będzie trudniejsza do obrony, ale... Chwila. Mógłbyś tutaj w sumie stanąć. No ale mamy tarcze ogarnięte. Czy nie pojawiają się, czy ja już zabiłem wszystkich, których tutaj trzeba było zabić, czy co? Ważne jest to, że nasz gość nie umarł. Mega opcja. To mi się podoba. No, fartujcie, no akurat. Jak mnie to wkurza, że wartowanie z podróżnymi przyciskami. Muszę poszukać jakiegoś moda na to. Mam nadzieję, że w dwójce jest to poprawione. Nie pamiętam tego. Ale mam nadzieję, że to jest poprawione, bo to jest masakra, naprawdę udręka. Że każda umiejętność w każdej osobie jest inaczej. Bez sensu. To wszystko, dowódco. Rozszyfrowaliśmy ostatnie dane. Teraz musimy doprowadzić naszego agenta do punktu ewakuacyjnego. Mamy nowy cel. Okej, okay, kryj się. Jak rozumiem, będą nas atakować. Tu skoczy? Czy nie? Skoczył. Ja. Co za tłumok. Lepszego miejsca nie mogłeś znaleźć. Ojojoj, bo wszyscy z niego strzelają. O Jezus. Naprawdę chyba wszyscy z niego strzelali. Dobra, teraz tak. Powiem tak. Powinien go zabić raczej. Nie wiem. Tak czułem, że dwa razy, że nie trafi, to już... No... To już byłaby przesada. To jest tak... gdzie musimy lecieć? Gdzieś tam. Powiedzmy, że lecimy. Gość od wsparcia, czyli Freud. Będziesz asekurował naszego... łowcę. Okej. What's up, guys? What's up? Warta... Też wartuj. Czy ktoś się pojawia teraz? Nope. Co to do cholery było? Chyba, że gdzieś się pojawili. Jest taka szansa. Zawsze jest szansa na jakiegoś małego szympansa, że tak powiem. Okej, no i reszta raczej tutaj... To powiem standardowo. Problemy z magazynkami są, zauważyłem. Często mają do przeładowania. Fajnie byłoby w końcu kupić pistolety. Żeby oni mimo wszystko zaczęli ogarniać, no ale zobaczymy. Okej, naprawdę nikt nie próbuje przyjść. Czy ja już dobiegnę na raz? Naprawdę. Wow. No ale chyba zabiłem już wszystkich, których miałem zabić. No, tak mi się wydaje, że to już jest limit. Więcej wrogów nie będzie po prostu. Mamy to. Doskonale, dowódco. Dzięki, tak mi mów. O, Zank awansował na kapitana. Cześć. Drugi grana to strefa zagrożona. Dałem przygwożdżenie w ogóle? Wziąłem. No to może. Może przygwożdżenie zwiększę. Why not? Poważnie ranny. Jak to poważnie ranny? No nic nie było, gość. Miałeś pełne życie. Co ja ci mogę poradzić, żeby miałeś pełne życie? Okej. Okay. Lasery. Ciężkie. Super. Super. Ciężkie lasery. Działko kinetyczne, działko laserowe. Jak to działa?
Działko laserowe, działko kinetyczne. Super. Miotacz łukowy się... No, powiem szczerze, że przydałoby się to zrobić. Zróbmy to, why not? Natomiast teraz... jak to działa? Do samolotów są te działka, tak? Napiszcie mi, proszę, które są najlepsze. Czy ten moduł, jak działa ten moduł namierzający, że on, aha, tylko raz go można kupić i, znaczy, można kupić ile się chce, ale raz zużyty znika, okej. Okay. No dobra, ale czy to jest opłacalne? Napiszcie, czy tam używaliście kiedyś moduł namierzający? Działko Phoenix raczej mam we wszystkich, chyba we wszystkich mam te działka zrobione, nie jestem pewien. Czy może lepiej wymienić teraz na działko laserowe, jak myślicie? Napiszcie, co z tymi, bo fajnie byłoby w końcu coś ulepszyć w tym temacie. Dobra, pancerz skorpował wszystkich, super. Apteczki, spoko. Działko kinetyczne, jak to działa? To mocno bezodrzutowa broń może strzelać niszczycielskimi seriami, choć jej... Aha. Czy to jest dobre, te działko kinetyczne? Warto je zrobić? Albo mogę zrobić... Nie mogę nic więcej zrobić. Więcej pistoletów. To na pewno fajnie byłoby zrobić. Z 5. Bo jeden jest mech. Mech chyba nie ma broni. Powiedzmy, że jest 6, żeby było na maksymalnie. No i ciężki laser. Nie wiem, czy jeden, czy dwa. Może dwa lepiej. Apteczki mamy, skopy mamy raczej. Pociski rozrywające to raczej nie kupujemy. Satelity szkoda. Fajnie było jedną satelitę zrobić. To działka laserujący. Ja pierdolę, że działka laserowe by się przydało też ogarnąć. Szkoła oficerska. Tutaj też moglibyśmy zrobić coś w końcu. Sieci przykładem. No to też fajnie byłoby zrobić. Kurde. To jest zdrówek jak ryba. No, to musimy zrobić że tak powiem, wypłacie. Teraz tak. Pociski Avalanche. No widzicie. Jeden ma pociski Avalanche, więc powiedzmy sobie szczerze. Jedno zróbmy. Zróbmy jedno. Jedno działko laserowe i zobaczymy, czy to jest takie fajne. To by się przydało zrobić, bo to... No, ten kruk jest bezużyteczny aktualnie, w momencie, w którym nie ma lepszego działka. Też jedno pytanie do Was. Czy warto raszować nowe statki? Bo to są jakieś takie podstawowe samoloty. Czy warto robić te lepsze od razu? Czy to na razie wystarczy? Jak tam myślicie? Jak co tam uważacie na ten temat? Bo ja się za bardzo nie znam, jeżeli chodzi o to. Zawsze te samoloty olewałem, powiem szczerze. Ja właśnie przestałem grać w etapie, w którym jednak to było najważniejsze. Kiedy te samoloty zaczynały się pojawiać dopiero. Ja wtedy przegrałem i skończyłem rozgrywkę, więc słabo. B. 900? What? Ile pieniędzy? Czyli 600, myślałem, że 800. Zrozumiem tego. Będziemy w kontakcie, dowódco. Będziemy w kontakcie. Tak jak mówiłem, szkoła oficerska, zdrów jak ryba. To musimy zrobić. Nowy, od rangi szeregowego automatycznie. Nie wiem, czy to jest ważne. Napiszcie, czy warto zrobić tego nowego. Czy to jest jakie ważne w sumie? Nie wiem. Zobacz pomnik. No niestety Jensen. Jensen umarł. Działko cyberdysku. Cyberdysk wjechał. No, o jakie jeszcze tutaj dudy. Dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Dobra. Teraz tak. Jak chcę zrobić więcej... ...zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Chai Long. Czy on jest już ulepszony, uleczony? Znaczy się nie jest. Mech. Czy mecha można jednocześnie ulepszyć? Nie rozumiem tego za bardzo. Czy jak teraz klikam w mecha? Aha, mecha nie mogę ulepszyć. Dobra, to wyjaśnię. Chai Lung, ulepszam cię. Nie! Nie chcę go robić! Co ja kliknąłem? Fuck! Nie chcę mecha! Anulować to! Halo? Halo? Kurwa! Halo? Fuck! Nie chcę go! No nie! Jak to anulować? Zagapiłem się! Nie chcę! Kurwa, nie chcę! Czy wy to rozumiecie? Anulować chcę! Fuck! Nie chcę ci amputować rączek!
Nie chcę! Nie chcę! Weź! Mietek! Fuck! Fuck you! Dlaczego? Dlaczego jestem taki... O mój Boże! Kurwa! Fuck! Ale odjebałem! Uciąłem mu rączki, a nie chciałem. Fuck! Dobra, okej. Okay. Nie chciał mieć rąk. On nie chciał mieć rąk. Co ci poradzę? Nie chciał mieć rąk. Sam nie chciał. Dobra, łącza satelitarne. Dobra. Teraz tak. Przekaźnik satelitarny, jak to działa? Aha, dobra. Dwóch satelitów można maksymalnie. Super, robimy to od razu. Stówkę kosztuje. No nie jest aż tak drogo. Windę. 50 aż za windę. Nie wiem, czy to windę się posa robić już tak szybko. Powiedzmy, że nie. Okej, okay, tutaj byśmy laboratorium zrobili. Myślę, że tak. Tutaj musimy wykopać, żeby zasilanie robić dodatkowe. Mam nadzieję, że jak to wykopę, będę mógł parę zrobić w tym miejscu. Tutaj zrobiliśmy za mało mocy. Kurde. Zasilanie, to się będzie ładnie łączyło ze sobą, więc tu zasilanie musimy zrobić. Dobra, powiedzmy, że to anuluję. Mam nadzieję, że nie za... Jak anulowałem, to oddało mi pieniądze, czy nie? Chyba mi nie oddało pieniędzy. Jeżeli tak, to jestem wkurwiony na siebie po raz drugi. Ale cela dla obcych jest ważniejsza. Według mnie przynajmniej. Musimy niedługo zrobić zresztą... Jak to się nazywało teraz? Czy to mamy już, czy jeszcze nie? Kamizelkę, działko genetyczne, nie. Pistolet. Jeszcze nie mamy. Miodo czułkowy, jeszcze jeden dzień. Okej, okay, mamy to. Dobra. Miota czułkowe możemy produkować, super. Według mnie jest fajne, to powinniśmy zrobić. Kombinezon szkieletowy, czy to jest ważne? Aha, dobra. To jest coś, co powinniśmy zrobić niedługo. No, ale to jeszcze trochę. Zasilanie. Aha, meki będzie można ulepszyć. No może fajne, w sumie pójdziemy w tym temacie, czemu nie? A. Jebany. Mod uderzenia. Słyszałem właśnie od was polecenia, że ten mod uderzenia mod kinetycznego może być fajny. Więc spróbujemy w tym, czemu nie? O, ale ma awanse, czyli jednak nie straciłem wszystkiego. Fajnie, to jest dobre. Strzał w trybie warty nie otrzymują. Plus 15 obron w trybie warty. O, powiedzmy, że nie mają kary do celności, ja lubię tak robić. Kiedy mech zostanie trafiony, wszystkie następne uszkodzenia będą mniejsze o 2. Dwa premie uszkodzeń przeciwko celom należącym do rodzaju poznanego dzięki Sexy Zwłok. Dobra, powiedzmy, że on ma być tankiem, więc musi być defensywny. Bierzemy w ten temat. Moduł odrzutowy. Po uruchomieniu pozwala wskoczyć w niedostępne miejsce. Działa do końca tury. Fajnie. Po uruchomieniu mech staje się wysoką osłoną. Poruszanie lub korzystanie z broni i zamontowanie na ramieniu powoduje jego powrót do zwykłej postawy. O kurde, z niego może się zrobić pancerz. Czy to jest fajne? Nie wiem, czy to jest fajne w sumie. Lepiej wskoczyć może w fajne miejsce. Kurde, ani jedno, ani drugie mi się... Dobra, powiedzmy, że mobilność będzie fajna. Okej, czyli tak. Daje dwa punkty regeneracji na początku każdej tury. W każdej bitwie może zyskać w sumie 6 zdrowia.
6 zdrowia, kiedy on ma punktów życia 10, plus jeszcze pancerz. No to PS6 to nie jest chyba tak dużo, ale w sumie może fajnie. Umożliwia dodatkowe użycie pary generującej, granatnika i wyrzutni min zbliżeniowych w każdej misji oraz zwiększa podstawową amunicję głównej broni 50%. Więcej amunicji. Fajne w sumie. Fajne. Też te leczenie też było, mogło być fajne. Kurde, jak myślicie? Dobrze zdecydowałem, czy to było dosyć średnie? Jak myślicie? Okej, to dodajemy. Dobra, lecimy w to. Mamy to, super. No szkoda, że go zmieniłem. Tak w sumie nie chciałem za bardzo. Powiem szczerze, nie chciałem. Okej, czy możemy jakieś ulepszenia genetyczne zrobić teraz? No, powiedzmy, że możemy dać jej... Ale nogi tu będziemy trzeba dać skakiwanie, więc nie wiem, czy to nie warto... Nie warto poczekać. Ale mogę to i to chyba zrobić. Czy to zamieni się? Nie, oni są napisane o zamianie, więc... Może nie. Skoro się nie zamienia, to może dać to. Dobra, bym dał to co? Potwierdź. Jeżeli potwierdzę, to już robi, czy nie? Okej, to jeszcze nie robi. No dobra, no to chyba to i to mogę zrobić, więc... Okej, robię to po prostu. 3 dni jest okej. Mam nadzieję, że nie umrę w tym czasie. Okej. Proszę. Wypuść myśliwce, dobra. Ma działko Feniks, na szczęście. Zobaczymy, czy działko Feniks jest opłacalne. Mam nadzieję, że nie zginiesz, panie samolocie. Atakuję wroga. Zbliżam się do celu. O, ale go mu najebał. Ale dobra, już rozumiem minusy, że działko Feniks rzeczywiście mówiło, że ma mały zasięg. I to działa, rzeczywiście to działa. Ignoruj. Fuck, znikł już. Kur. Ajajaj. Chciałem poczekać, aż się zrobi te badanie, żebym mógł po prostu już tym łukowem polecieć i może kogoś złapać, no ale... Unlucky. Ale zestrzeliliśmy, nie? Chociaż zestrzeliliśmy. To nie było dobre. To nie było dobre. Wystrzel. Mogę gdzieś wystrzelić? Okej. A czy już zrobiłem produkcję dodatkowych satelit? Nie zrobiłem. Robię. Robię tak. Z 3 nie mogę aż. 2 są okej. To tak za dużo oczywiście, bo... nie będę mógł tyle zrobić. Interceptory. Czy mogę zrobić tyle jakieś lepsze jednostki czy coś? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie mogę na razie zrobić lepszych, więc spoko. Proszę zrobić generator Elirium, Mech 2, strażnik. Archiwum włączyłem jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Komputer nawigacyjny Elirium. Okej, to chyba statek mi odblokuje, nie jestem pewien. Teraz tak, hangar. Nie hangar, co ja mówię? Ulepszenie mecha. Mam za mało meldu? Trzeba meld zacząć zbierać. Kurde. Koszt ulepszenia 60 meldu. No cóż, na razie nie mam meldu. Okej, mamy to. Na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Kapitan wsparcie. Dla mnie brzmi jak super plan. Tu pieniądze, ale paniki zero, więc... A tu technicy. Raczej Egipt lecimy. Lecimy Egipt. Co my tu mamy? Żołnierza Mech. Wszyscy są ulepszeni. A, ty nie masz lepszej broni. Tylko kupiłem 2, ale teraz się nie przyda. LKM Exaltu mamy. Czy to jest dobre w ogóle? 3-5. To. 3-5. To jakieś szanse ma większe? 6-8. 6-8. 9-11. No i... No raczej nie ma podejścia na razie do tego. O, wyrzutnia egzot, ale to może być dobre. 6 obrażeń, a to? 6 obrażeń, no super. Super, naprawdę, super. Fajnie tutaj się bawisz. Fajnie. A!
A ty nie możesz pistoletu nosić. Ja nie wiedziałem, że ty pistoletu nie nosisz. Ale ty nosisz pistolet. Super. A łukowy. Łukowy. Łukowy weźmiemy. Jeden łukowy zrobimy. To jest super. Łukowy jeden. Powiem szczerze, nie wiem jak to działa, więc pod tym odcinkem napiszcie mi, proszę. Napiszcie mi, proszę, jak działają, jak działa ten cały pistolet łukowy, czy tam jak to się nazywało. Bo tego nigdy nie używałem, nigdy, serio, nigdy. Zawsze to olewałem. Znaczy byłem na takim etapie, kiedy po prostu powinienem to zacząć robić, ale to olałem. Bo nie wiedziałem za bardzo, jak to zrobić. To jest tak. Miotacz łukowy, super. Ty masz te ulepszenia, mega. Pasuje mi. Snajper, wyposażenie. Stajesz nowy pistolet, mega. Grenadier, nie możesz ubrać tego. Kobra, szturmowiec. Pistolet dodatkowy. Pistolet jest, laserowy, super. No, karabin Exalt, ale to też jest bez sensu. Czy ty możesz ubrać pistolet? Chyba nie. Nie możesz właśnie, wiedziałem. Ale wsparcie, ty możesz. Więc bierzesz pistolet. Czyli w sumie jesteśmy jeden na minusie, więc nie jest źle. Jest okej. Okay. Nie do końca obliczyłem te bronie, ale... Może jeszcze jakiegoś gościa od Exalt będzie mieć, więc... Na chillku, na chillku. Dzisiaj chcę dłuższy odcinek robić, w ogóle... Planuję robić w ogóle ogólnie dłuższe odcinki, ponieważ... No jak mówię, musimy do Alexa się przygotowywać, więc fajnie byłoby tą grę troszeczkę mocniej pocisnąć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nawet zastanawiam się do wrzucenia tej serii, mimo kalendarza premier, żeby wrzucać jednak codziennie. Żeby codziennie wrzucać wszystkie te materiały, żeby jednak XCOM-a skończyć. Fajnie byłoby skończyć na miły film i wtedy zacząć grać Alexa i... No i mam nadzieję, jak najszybciej przejść Alexa i wtedy zająć XCOM 2. Jakoś tak planuję to robić. Ale nie wiem, jak z tym XCOM 2 będzie ogólnie, ponieważ... po Alexie w listopadzie wychodzi Assassin's Creed nowy, więc Assassina też bym chciał przejść, więc no... Powiem szczerze, że jest dużo premier, jest naprawdę dużo premier. No, coś będziemy kombinować na pewno. W każdym razie fajnie, że są pod koniec roku bardzo, bardzo fajne gry. Przynajmniej... Nie oceniam ich, w sensie, że ja nie mówię, że one będą dobre. Bo może się okazać, że będą chujowe. Znaczy się słabe. Ale wierzę w to, że będą dobre. Ja wierzę w to, bo chciałbym pograć dobrą grę. Ostatnio miałem złą pasę, bo kupiłem w premierę Call of Duty, oczekując, że gra będzie dobra. No nie, nie była zła. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest zła, ale nie była dobra. Nie była idealna na pewno. Wcześniej premierową grę, na przykład z premierowych na pewno grałem w Watch Dogsy, też bardzo się na nim opaliłem i... No nie pykło, powiem szczerze, nie pykło. Okej, okay, ogłuszenie. Super, dobra. Ty wraz z... Kobrą będziecie próbować przejmować, tam łapać. Teraz tak, ty... Kumpel, bossy. Gdzieś tutaj, bokiem pójdziesz. Gdzie jest ciekawy gadżet? Gdzie jest meld? Tutaj. W środku. Okej, okay, to na chillku. To dobrze akurat. To się nam dobrze układa. Co to do cholery było? No i zobaczymy. Otwierajcie. Dobra, mamy to na razie. Obcy nie są zbyt ruchliwi aktualnie, no ale... Obawiam się, że później się ruszą. Tych kumpli mamy tutaj. A, widzicie. Dobrze, że ich wyczailiśmy teraz. Chyba oni z tego miejsca nie mogą strzelać za bardzo, co? Kucniesz, nie będą cię widzieć, będzie dobrze. Kumpel bossy. Nie umiem z tego korzystać, naprawdę. Nie umiem korzystać z umiejętności tego klopsa mopsa. Tutaj nie biegasz jeszcze. Tak, nie biegasz, dobra. Warta. Ty kumpel, no musisz podejść w to miejsce jednak. Potrzebujemy to wsparcie tutaj, a ty? No wychylisz się jak taka panienka z okienka i zobaczymy co my tutaj zobaczymy. Zobaczymy co my tutaj zobaczymy, no. Rzeczywiście, to by mógł odmówić. To sama prawda. Okej. Okay. Musisz kucnąć, żeby cię nie zabili. A jak ty tutaj trafiłeś?
Specjalnie odbiegniesz, żeby go trafić? Przygwożenie, okej. Okay. To nic złego. Przygwożenie nam się akurat... Może niekoniecznie podoba, ale rzeczywiście nie jest to nic takiego problematycznego. Warta. To jest tak, kumpel bossy. Potrzebuję tutaj... O. Wsparcia, super. Teraz ty, kumpel. Musisz podbiec. Okej, widzisz obydwu. Teraz jakie są twoje szanse, żeby zabić po prostu jednego albo drugiego? Tego masz dużą szansę. Jakbyś tak dwa razy strzeliła? Dobra, może normalnie, bo ty będziesz miała i tak jedną opcję strzału chyba dodatkową, jak dobrze pamiętam umiejętność. Ile dostał tam obrażeń? Okej, sporo, ładnie. Teraz ty, gościu. Cios kinetyczny. Co? Ja tak mogę gdzieś tam podbiec pewnie, co? Ale ja nie wiem, jak to działa. Moduł odrzutowy robię. Czy to jest takie super? Nie wiem. Leć tam, masz tyle życia, że ja pierdzielę. Teraz tak, kumpel. Ty nie? Ty. Okej, okay, przygwożenie znika. Zabij go. Super. A to było dobre, ja pierdolę. Dobre jak... Podwójny strzał? Dlaczego podwójny strzał? Ja nie mogę się ruszyć. Okej, okay, dwaj kolejni. Teraz tak, ten jeden, co ma dwa życia, to jest idealny cel, żeby go... Nie zabijaj go, proszę. Kurwo, dlaczego go zabiłeś? Fuck you! No nie, miałeś go sam, go przy... Fuck! No nie, sam go miałeś... No, kurwa. Dobra, nie zabij go, mam nadzieję. Kurwa, no nie da się ich! Okej, okay. Nieszkodowidający. Okej, okay. Zastraszenie, super. Broń nie działa. Dobra opcja. Okej, okay, teraz tak. Ty przeładowujesz. Nie przeładowujesz. Ty podbiegasz pod to. Ale ty, kumpel, ty musisz podbiec gdzieś. Tak nawet tutaj bym powiedział. No musimy go... Go się opłaca. Go się naprawdę opłaca spacyfikować, więc fajnie byłoby, gdybyś podbiegł. Nawet tak blisko. Nawet za jego plecy byś wbiegł. I mu tak delikatnie go tylko sztykniesz. Tak pyk, po główce, żeby się poczuł taki... Oj, coś mi się stało, główka mnie boli. Chyba będę z wami. Tak mniej więcej. Żeby się tak dał do sekcji zwłok. To wszystko. Taki jest plan. Dobrze, mamy zdrów jak ryba. Bo bez tego byłoby ciężko już z tym leczeniem. No ale... Na razie jest okej. Okay. Co on na to? Oj, już tak się nie pultaj. Okej. Okay. Dobra, snajper teraz chyba odpada, bo snajper chyba zabije. No, snajper zabije go, na pewno. To jest tak. Do 6. Ale masz szansę na... A to kinetyczne? Ile to obrażeń zadaje? Co to robi? Ej, kurde, zadziałało dobrze.
Dym miał bieg teraz. Szkoda nie mu. Chyba go mamy, co? Myślicie? Jaka komedia. Dobra, czy ja nie zapomniałem o czymś? O, mam to. Uff, napierdziel, dobrze. Ty lepiej przeładuj, gościu, bo wkurzasz tą swoją celnością i skutecznością, ale... mogliśmy go spacyfikować przy oknie, ale nie, nie. Oj, 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 dwa obrażenia, oj! Oj, 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 jak się spultał, biedny, oj, oj, oj. Dobra, ty. Siedzisz tutaj. Teraz tak, co ja muszę zrobić? Ogłuszenie, tak? Jeniec wojenny, mamy to. Mamy to. No i super. Teraz meld by się przydał znaleźć jeszcze. Drugi meld. Tam może być nawet. Oj, 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 oj. A co to jest za jednostka? Dobra, gościu, snajper. A snajper go nie widzi. Będzie przejebane, coś czuję. Widzisz go chociaż? Dalej go nie widzisz. Dobra. Ty ziomek, jesteś zestresowany, nie dziwię ci się, ten stres. A nie, to nie jest zestresowany, on gość jest ogłuszony po prostu. Dobra, okej, okay, warto. Nic nie mogę zrobić już. Co więcej, dobra, koniec tury. Co on robi? Biega. Czy on strzela, czy raczej... Chyba strzela. Nie zabij mi go, proszę. Pudło na szczęście. To jest jakiś tam pizdokłak, więc jebać go. Kogoś tam próbuje... O, fuck! Ty! Ty! A co ty próbujesz? Dobra, mamy go tam w garści, powiedzmy. Ty jednak musisz to strzelić. Czy ty go trafisz tam? Chyba go trafisz, mam nadzieję. Okej, okay, ciebie mamy. Super. Trzy życia straciłaś. Ładnie, teraz tak, snajper. Weź go tam zabij najlepiej. Najlepiej go zabij. No, możesz go jeszcze raz zabić. Ładnie. Teraz tak. Pilnuj się. Ty, kościół. Podbiegniemy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, co gościu potrafi zrobić tak naprawdę. Ale wierzę w to, że zabijemy. Ładnie. Ładnie. Podoba mi się to. Teraz tak. Ty możesz też podbiec. Liczę na to, że jak podbiegniesz tutaj, do czego trafisz. Mam nadzieję, że nie wybucha. Ciekawy gadżet w polu widzenia. No, bardzo ciekawy. Wybuch, ale chyba tak niezbyt ofensywnie. Na szczęście. Okej, mamy to w miarę. Wow. Mamy pierwszego gościa w naszej liście zebranych ludzi. A co to jest? A co to za jednostka jest? Ten... No nie jest kolorowo, powiem szczerze. Kim ty kurwa jesteś, powiedz mi? Kim ty kurwa jesteś? Trafiony, zatopiony, ładnie. Co na to snajper? Snajper, nothing to do here. So, przeładuj. Ty się pilnuj. Też przeładuj. Pilnuj. Ty, no... Powiem szczerze, no fajnie byłoby, jakbyś się schował. Chociaż...
Fajnie naprawdę byłoby, gdybyś ty podbiegł i to zabrał. Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie. Holy fuck, nie pomyślałem, że to jeszcze ktoś może być. Kim ty, kurwa? No nie. Mój największy wróg. Człowiek dysk. Disco, diskoteka. Dobra, strzelajcie do niego. Proszę. Proszę, nie zabijaj nas. Kurwa, proszę. Zabijesz go. Ja! Dzięki! W końcu jakaś sprawiedliwość, nie zabił go. Dobra, co na to snajper? Zabij. Proszę. Super, 5 życia. Masakra. Zabij go jeszcze raz. 7 teraz. 7. 7. O, 5. Mega. Super. Co na to kumpel bossy? Kumpel bossy na to jak na to. O! O! Bo też, powiedzcie mi, czy ten ultra mega dysk, cyberdysk, czy go można przyjąć na swoją stronę, czy można go ogłuszyć, czy nie? Co na to gra? Ej, zapalił innego gościa. Jesteście dumni ze mnie? Super, też się cieszę. Żołnierze działają, jakby to była łatwizna, oby nie stali się zbyt pewni siebie. Cicho, tam nie chwal dnia przed zachodem słońca. To może być punkt zwrotny naszych badań. Możemy nie tylko przesłuchiwać kosmitów, ale zyskujemy też możliwość lepszego zrozumienia ich fizjologii. Przesłuchanie Mutona. Ja myślę, że lepiej jak przesłuchamy Mutona. To jest ważniejsze, ten Muton. Muton jest ważniejszy, Elitkę możemy później. Jak go przesłucham, pa. Halo? Zna pan swoje prawa? Tego przesłuchujecie, go nawet nic powiedzieć nie może. Ja pierdziel. Panika. Ojeju. O fuck. Ile? Oczekujące połączenie z radą, dowódco. Rozpocznij misję. Dobra, to zrobi następnym razem. Jak rozumiem, ludzi trzeba ratować. To jest największy minus. Kim ty jesteś, powiedz mi? Pozwala, że żołnierzowi przemieścić się dodatkowe trzy... Może taki mobilny byśmy zrobili? Może nie. Więcej apteczek na pewno. Na pewno leczenie. Aha, stymulanty. Może stymulanty, może będziemy ich stymulować w tym momencie? Why not? Why not? Ładnie to poszło, ale kurde, ile paniki! Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Fuck, oni nie są zbyt użyteczni, powiem szczerze, oni mało robią. Ale kurde, jednak. No Chiny, stówka. Japonia, stówka. No, tą stówkę fajnie byłoby mieć, powiem szczerze. No, nie jest idealny, nie jest idealny. No, ale dobra. To już zrobimy następnym razem. Mam nadzieję, że uda się z live'ami. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ten pomysł, że będziecie chcieli, ja chętnie. Usiądę sobie do live'ów po prostu. Codziennie, powiedzmy 2 godzinki. Myślę, że to jest realne i to jest takie... No, jest okej. Okay. Powinniśmy takie odcinki godzinne wrzucali. Tak pisaliście wcześniej, że godzinne odcinki. Ja wtedy robiłem po 20-30 minut, ponieważ mało z czasu u mnie było. Teraz zresztą też nie mam za dużo czasu, ale Alex też jest niedługo, więc fajnie było troszeczkę przycisnąć. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Siemanko. No i cześć. Pamiętajcie o pytaniach, które zadałem. O łukowym, o mutonie, tam o czymś jeszcze, o superdysku. Było trochę tego. Dzięki.